pan Mariusz Rumak. Panie trenerze, proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Według mojej opinii po meczowej mecz był brzydki. Widzieliśmy antyfutbol. I powiem szczerze, nienawidzę prowadzić zespołu, który muszę powiedzieć zawodnikom, że za dużo to nie wyprowadzajcie piłki, tylko grajcie dłuższym podaniem, bo każda strata będzie groziła tym, że możemy stracić bramkę i zadecydowały stałe fragmenty. Pierwszy dla Zagłębia Lubin wykorzystany. Później dla nas jest 1-1 tak naprawdę. W pierwszej połowie może troszeczkę niemrawie się poruszaliśmy po boisku, ale mieliśmy dwa stałe fragmenty. Groźne, niewykorzystane. W drugiej połowie już więcej tych sytuacji. A tak naprawdę dzisiaj było bardzo trudno grać piłkę. I trzeba szanować to, co się ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam do zadawania pytań. Panie trenerze, był Pan przed chwilą bardzo krytyczny wobec swojego zespołu i swoich piłkarzy. Chciałem zapytać... Nie, byłem krytyczny w okoliczności, nie piłkarzy, proszę mnie tak źle nie zrozumieć. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałem, to dotyczy to przede wszystkim warunków, w jakich rozgrywaliśmy dzisiejsze spotkanie. Natomiast jeżeli chodzi o postawę moich piłkarzy, to jestem przekonany o tym, że dali z siebie wszystko i zrobili to, co można było zrobić na tym boisku, żeby wygrać to spotkanie. Właśnie o to chciałem spytać. Dziękuję. Proszę. To może nie do końca dopowiedziałem, przepraszam. Maciej Henszel, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, pytanie wprost. Czy przespany został w Poznaniu moment, w którym powinno się wymienić tę murawę? Ona już jest tutaj półtora roku. Przed Euro 2012 była zmieniana ostatni raz. Na to pytanie odpowiem tak. Jeszcze nigdy nie widziałem tak słabego boiska na Bułgarskiej, a pracuję tutaj od 2000 roku. Z roczną przerwą. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękujemy bardzo.